Spodziewałem się Samaela. A tu proszę, jeźdźcy. Robi się ciekawie. Ty jesteś Wulgrim, tak? Pożeracz dusz. Fajna ksywa. Właśnie. Twoja reputacja również cię wyprzedza. Czy masz dla mnie jakieś pyszne kruszyny, którymi mógłbym się pożywić? Na przykład któregoś z twoich braci. Lepiej ugryź się w język, gnido, zanim ci go urżnę. Nie interesuj się naszymi sprawami. O, nie mogę. Muszę wiedzieć, co was tu sprowadza. Samael nas przyzwał, kto wie. Może mamy mu przynieść twoją głowę. Uwaga, jeźdźcze. Odpowiednie usposobienie może sprawić, że będę na twe usługi. Jeśli najpierw ty zrobisz coś dla mnie. Rada nie negocjuje z demonami. Za lekceważenie jej trzeba słono zapłacić. Rada nie ma tu żadnej władzy. To moje królestwo, więc podlegam moim rządom. Zabicie mnie skończyłoby się dla was tragicznie, ponieważ resztę wieczności spędzilibyście zamknięci w pustce. To jak? Mogę? Mój brat nie słynie z cierpliwości. Ja zresztą też nie. Do sedna, proszę. Panowie piekła toczą między sobą niekończące się spory. Pragną władzy, kontroli. Dotyczy to w szczególności Lucyfera i Samaela. Jesteście tu, ponieważ Lucyfer chce spróbować czegoś niespodziewanego. Wyciąga dłoń do nieprzyjaciół, proponując im coś bardzo pożądanego w zamian za współpracę. Jednym z nich jest Moloch. Ale, nic za darmo. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, musimy dobić targu. Ukradziono mi pewien cenny artefakt. Poprosiłem Samaela o wsparcie, ale tak sobie myślę, że wy moglibyście go dla mnie odzyskać. Tylko tyle nam powiesz? Przynieście mi artefakt. Co niby czyni go tak ważny? To... skomplikowane. Na tym etapie prędzej bym cię zabił, niż ci pomógł. Niezależnie od woli rady. Nikt z nas by na tym nie skorzystał. Wierzcie mi, to warte waszego zachodu. Daję słowo. Dajesz słowo? Serio? Trzeba było tak od razu. Jesteśmy do usług. Kamień był więzieniem? Widzisz, gdzie jesteśmy? Czy masz jakiś lepszy pomysł? Zorganizuję wam żmijową jamę, przez którą się przeniesiecie. Tylko uważajcie, istota, która ma w posiadaniu mój artefakt, raczej nie ucieszy się na wasz widok. Nikt nigdy nie cieszy się na nasz widok. I o to chodzi. Przy okazji, to chyba was zainteresuje. Ja czasem je pozyskuję. Są wasze, oczywiście za drobną opłatą. Chodźcie, chodźcie! Rozejrzyjcie się! Wiele dobrych rzeczy dla niewielu dusz.
Pohandlujmy. Monety są wszędzie. Rozglądajcie się. Pełne bólu wrzaski, klatki. Tak, ewidentnie jesteśmy w lochu. Znajdźmy demona, który niepokoi Wulgrima i wyrwijmy artefakt z jego martwych rąk. Dobra, namówiłeś mnie.
Może dasz radę stąd walnąć w ten kryształ? Pytasz poważnie? Słuchaj, jeśli Lucyfer jest naprawdę tak groźny, jak twierdzi Rada, to dlaczego wysłali tylko nas? Śmierć i Furia mają co innego na głowie. Nie nam kwestionować decyzję Rady. Niby nie mnie kwestionować ciuchy, które nosisz, ale nadal uważam, że twojej zbroi przydałoby się więcej strasznych buziek. Czy mógłbyś choć raz być poważny? Rada... Musisz się rozchmurzyć, stary. Rada to, rada tamto. Opowiedzieć ci prawdziwy żart? Nie. Puk, puk. Powinieneś spytać, kto tam? Miałbym zdradzić swoje położenie? Z impetem otworzyłbym drzwi i stawił czoła napastnikowi. Nie ma dla ciebie nadziei. Patrz, pod tą kratą. Myślisz, że to artefakt Vulgrima? Te glify wskazują na jakiś mechanizm zamykający. Wygląda na to, że misja będzie trudniejsza niż sądziliśmy. Kiedykolwiek było łatwo.
łatwiej, co? Zabierz artefakt i wracajmy. A już myślę... Myślałem, że zaczynasz się przekonywać do tego miejsca. Wiesz, że twoje żarty mnie nie bawią? Żadne żarty cię nie bawią. Ciekawe, jak wiele ten duszopijczy upiór byłby w stanie dać za to cacko. Moglibyśmy przekonać Volgrima, żeby dorzucił co nieco. Artefakt w zamian za informację. Tak, jak się umówiliśmy. Powinien nas za to poprowadzić za rączkę pod same drzwi Lucyfera. Wracajmy więc do Volgrima. Lepiej, żeby wykazał się większą szczodrością dla własnego dobra.